Witam bardzo serdecznie, jak już kilkukrotnie poruszałem wraz z premierą 10 edycji e, dostałem polecenie od sklepu hobbystycznego, w którym pracuję żeby pomalować starter do 10. edycji, czyli pomalować cały box Leviathana jest, jest to 25 modeli Space Marines'ów 47 modeli Tyranidów to znaczy, że w sumie było oczywiście 72 modele do pomalowania e, i niestety poniosłem całkowitą porażkę w tym zdaniu. Więc e, chciałbym powiedzieć o kilku spostrzeżeniach, e, które miałem podczas malowania, ile czasu mi to zajęło, co zrobiłem źle, czegoś nauczyłem i jakby jakie przemyślenia e, naszły mnie od tego malowania. Więc tutaj warto wspomnieć, e, że dostałem e, ten box niemal dosłownie tuż przed premierą i oryginalnie miałem go pomalować na premierę. Dostałem box w środę, dostałem box w środę 21. 24 był premiera i oryginalnie miałem na tą datę w cudzysłowie pomalować jak najwięcej, żeby nie było szarego plastiku, ale ze względu na kilka prywatnych rzeczy, tak naprawdę ostatecznym deadline'em był 1 lipca e, i to dobrze, bo szczerze, 24 to ledwo zdążyłem je złożyć. Więc co prawda box dostałem w środę, ale niestety e, moja praca w sklepie hobbystycznym łączy się też z innymi zajęciami, które niestety uniemożliwiały mi Pełną pracę nad tym pudełkiem, więc tak naprawdę w środę na streamie dopiero pierwszy raz mogłem coś z tym boksem zrobić. I przez te chyba pierwsze 4 godziny wycięliśmy sobie jeden model, pomalowaliśmy jednego termoganta, jednego space mainsa, żeby plus minus ogarnąć, jaki kolor potrzebuje, jakie kolory tam działają, jaka będzie najlepsza metoda na to wszystko. Uznałem, że najlepszą metodą będzie dry, jeśli chodzi o space Mainsów, których malowałem na salamandry. I kontrast, jeśli chodzi o tyranidów, których malowałem na krakenach, dobrze pamiętam, czyli czerwono beżowych. Więc w środę udało mi się te dwa modele pomalować, no ale no, oczywiście pozostało mi pozostałe, zostało mi pozostałych 70, więc najpierw musiałem je wyciąć, i znowu niestety to sprawdzało się do tego, że w czwartek i piątek również byłem w pracy, i podczas gdy w pracy wycinałem, to tylko w czwartek wieczór mogłem znowu tego usiąść, i ostatecznie do. I w piątek nie wycinałem i przez weekend mnie nie było, więc tak naprawdę dwa dni wycinania. Dopiero od poniedziałku myślałem, że będę miał czas na malowanie, ale okazuje się, że w poniedziałek jest znowu prasa i to się tak plus minus. Obiecałem sobie, że będę liczył ile godzin na tym spędziłem, ale nie udało mi się tak stricte. Nicząc tych godzin, które wycinałem w pracy, tak mniej więcej pomalowałem to, co pomalowałem w 26 godzin. To nie jest oczywiście 26 godzin takiej ścisłej pracy, były przerwy, większe lub mniejsze, ale powiedzmy sobie 26 godzin, żeby było bardziej clickbaitowo, powiedzmy 24 godziny. I teraz w krótkiej sukcesji pojawiają się zdjęcia z progresu, Widać mniej więcej plus minus co robiłem. Wiesz też, jak się zmienia światło otoczenia, co nam pokazuje w jakiej porze robiłem te zdjęcia. I to zdjęcie, które jest na koniec, to jest ostateczny wygląd tego wszystkiego. Minus podstawki. Udało mi się jeszcze później na koniec zrobić podstawki, żeby były czarne. żeby Ja bardzo nie lubię takich białych podstawek, które się robią, jeśli pokłada się na biało. Moją największą porażką chyba było niezrobienie złotego na salamandrach, bo to tak myślę, że najbardziej poprawiłoby ich ogólne wrażenie. I apafekary. Apafekary był robiony inaczej, on był robiony z białego podkładu, nie był robiony dryem. Myślałem, że kontrast to bardzo mi łatwo załatwi, ale okazało się, że nie. No niestety już uznałem, że nie będę marnował czasu na niego. Niech będzie sobie ten biały i tak się wyróżnia. Więc tak jak mówiłem, poniosłem porażkę w tym wszystkim. Ale kilka rzeczy, kilka wniosków z tego wyciągnąłem. Po pierwsze, kontrasty, jeśli nie muszę, moim zdaniem są gorszą techniką szybkiego malowania. Drajować znacznie lepiej mi się drajewało, znaczne lepsze pokrycie miało, to miało, znacznie łatwiej się z tego wychodziło, łatwiej się to czyściło. Ogólnie salamandry malowało mi się lepiej. Może dlatego, że trendów po prostu było więcej. Może to było powodem mojej nienawiści do trendów, ale to było znacznie większym e, wyzwaniem. No i niestety. Kontrast uproszczając wymaga tego jasnego podkładu, a niestety jasny podkład wymaga dość dużej precyzji. Chodzi mi o to, że no, widać na tym ostatnim zdjęciu. Dla ścisłości, ten czerwony to jest tylko warstwa Mephistona, w stanie poprawiana kontrastem. Kontrast chyba jest tylko na nogach e, Screamer Killera z tego wszystkiego. E, biały podkład nie wybacza błędów, to znaczy jeśli coś było niedomalowane, to było to widoczne. Jasne z tych dwóch metrów tego nie widać. No ale w przybliżeniu widać, nawet na tych niektórych modelach, które były już machnięte kontrastem, widać odrobinki niedopracowania. No i po prostu taki niedopracowany dry na czarny, moim zdaniem, byłby mniej widoczny. Białe plamy się bardziej rzucają w oczy, więc to jest taka, po pierwsze, no w sumie dwie negatywne uwagi. Mnie podkład jest zły, po prostu dry e, superior metoda. Trochę szkoda, że przy malowaniu tego, ale przy moim następnym projekcie, plan planowałem, ale też zmieniłem koncept po drodze, że nie użyłem slapchopa. Slapchop to jest, powiedzmy, znowu, bardzo wpraszczając, nowa technika, która wykorzystuje i dry, i kontrast. Zakłada on ona ciemny podkład, jasny dry, na który jest nakładany kontrast, dzięki czemu mam nadzieję, w teorii właśnie unikamy tego, że naszą bazą jest biały, nie musimy tego dopełniać, no i też ten kontrast ma trochę inne, trochę inny wygląd, on bardziej nadaje, no nie powiem, że odcienie, ale na tak to nie jest ten charakterystyczny, kontrastowy wygląd przy Slapczopie do pewnego stopnia. Czy jest on lepszą metodą takiego masowego malowania? Nie wiem, ale kiedyś na pewno planuję się przekonać. Drugą taką najważniejszą uwagą, z którą się podzielić, to jeśli chodzi o ogólnie o malowanie, ale zwłaszcza malowanie takie szybkie, to jest kolejność kolorów. Tutaj błąd popełniłem przy salamandrach. W sumie dobrze go popełniłem. Gdyż malowałem najpierw zielony pancerz, potem wziąłem się za metal, a potem chciałem się wziąć za skórę. Chciałem, bo nie zdążyłem za skórę, ale w teorii, dla poprawnego malowania, tutaj malowanie metalu powinno następować po skórze. Skóra mam na myśli elementy skórzane, e, czyli tam pasy i tak dalej. Gdyż po prostu, no, wszystkie te elementy skórzane mają tam jakieś guziki metalowe, no to maluję najpierw metal. Przy malowaniu tego koloru skórzanego, pewnie bym zalał ten srebrny, no, musiałbym na niego bardzo uważać. Gdybym nie musiał to zrobić to znacznie szybciej, szybciej, znacznie płynniej by to szło. To oczywiście przy salamandrach nie jest tak istotne, jak w przypadku tyranidów i kontrastów. Jeśli chodzi o kontrasty, to myślę, że kolejność, zwłaszcza znowu, co wynika z tego białego podkładu, jest bardzo istotna. To znaczy, po pierwsze, e, jeśli mamy jasny kontrast, to bardzo warto robić ten taki overspill. Tak to, tak to nazywałem. To znaczy, jak widzimy te, e, pokażę jakieś takie wcześniejsze zdjęcie może, jak widzimy e, hormogantów, przepraszam, w ogóle ciała tych tyranidów, e, czyli taki właśnie beżowy kolor, to celowo zajeżdżałem nim na, zajeżdżałem nim wyżej. To znaczy, jeśli tam miał kontakt e, na przykład z tym czerwonym, pan, w przyszłym czerwonym pancerza, pomijając, że go ja zamalowywałem bejzem, więc tym bardziej mogłem sobie to robić, to najeżdżałem na ten, na ten element, po to, żeby uniknąć ewentualnej takiej wyraźnej przerwy między żeby nie tworzyła mi się wyraźna przerwa beż, biały, czerwony. Tylko dlatego, że się spieszyłem, tylko dlatego, że nie mogłem tego dopracować, ta przerwa byłaby obecna, ale dzięki temu overspillowi tego nie ma. Oczywiście nie mogę tego zrobić w drugą stronę, nie mogę czerwonym najechać na beżowy, bo beżowy kontrast nie zakryje mi czerwonego kontrastu. Czerwony kontrast, który jest mocniejszy, e, oczywiście ten, który używałem, mówię o Flashter Red i o Skeleton Horde. Oczywiście są w teorii w cudzysłowie czerwone kontrasty, które są też takie w sumie e, ma, bardziej transparentne jak Skeleton Horde, no to one jasne mogą być tak używane, ale generalnie e, Flashter Red zalewa, zasłania e, Skeleton Horde, więc śmiało mogę Skeleton Horde najeżdżać na przyszłe Flashteresy, ale Flashterem nie mogę najechać już na e, Skeleton Horde. Ale oczywiście to się tyczy wszystkich kolorów, czyli na przykład mamy ten niebieski na neurotropie. On tak raczej nie przekrywał skleton Horda. Więc oczywiście musimy uważać. Ale znowu na czerwony mogłem śmiało wchodzić. Czarny też śmiało, czarny generalnie śmiało przykrywał wszystko. Więc on, nim mogłem jako ostatnim czerwonym, mogłem najpierw najeżdżać sobie na ten czarny, potem czarnym Black Legionem dla siłości sobie to wszystko. Zakryć. Tak samo fioletowy. Fioletowy też był bardzo intensywnym kolorem. Mogłem śmiało zakryć horda i ten niebieski. Więc znowu, od jasnych, które powinien spilować, do ciemnych, które powinien się zamykać w tym. No i też, moim zdaniem, kontrast znacznie lepiej wygląda, jak nie jest na czysto białej, znaczy niektóre kontrasty znacznie lepiej wyglądają, jak nie są na czysto-białym, czysto-białym podkładzie, tylko no już na jakimś kolorze. Ja osobiście chciałem właśnie. Mephistonem pojechać po każdym pancerzu, żeby trochę intensywniejszy ten czerwony na ich plecach był i faktycznie na nogach Screamer Killera, na zdjęciu tego nie widać, ale na żywo widać, że ten czerwony jest taki pełny, taki krwisty, konkretny nie żarów ale taki no dobry. Tam generalnie przy tych modelach też kilka błędów zrobiłem, na przykład na tych e, malutkich muszczkach Hive Tyranta. Z odległości ten taki przejście z fioletu wygląda bardzo fajnie, wygląda ciekawie, ale z bliska widać wyraźne rozdzielenie tych warstw. Spróbowałem to naprawić trochę na e, Psychofejgu, który tam jest z tyłu. E, następując żółty. E, przepraszam, następując feltowy żółtym. No ale on też wygląda nieprzyjemnie z tym beżem. Myślę, że powiem zamiast, zamiast żółtego użyć brązu. Wtedy myślę, że to takie przejście tych takich niby zgrubień na jakichś mackach, zgrubień na skórze, fajnie by wyglądało. No, Można nawet w dodatkowej warstwy z kaleton Horda. A nie, konkretnie kolejny, a nie konkretnie brązowego kontrastu, to znacznie lepiej by to wszystko zorganizowało. No i też myślę, że może trochę dużo kolorów użyłem, może ten czarny właśnie nie, był niepotrzebny, może lepiej było to dokopać ciemnym brązem. Tam chyba Vernwoodem. też taki bardzo intensywny ciemny brąz. No, ale on z kolei, pod mojego doświadczenia z pracy z tym kolorem, on wymagałby jakiejś bazy. On na białym podkładzie mi bardzo nie podchodzi. Więc w sumie ten e, czarny legend, który bardzo dobrze kreuje, to jest bardzo fajny kolor. E, świetnie wygląda na, na modelach i generalnie fajnie się komponuje. Więc reasumując, optymalizacja kolorów, kolejność kolorów jest bardzo ważna. Więc to są moje wszystkie takie konkretne nauczki z malowania tego wytana dla mnie. E, szczerze, mimo że malowałem to dla kogoś, mimo że. W tym momencie pomalowałem więcej Space Marinesów niż nasz, jeden z naszych lokalnych graczy w Space Marinesów i pomalowałem więcej trendów niż nasz lokalny gracz trendów. To niestety żadnych z tych modeli nie mam. Niestety. Ale z chęcią czas. jeszcze Nawet znowu, nie dla siebie. Jeszcze raz bym taki t, 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 ten lewiata, tego lewiata nam pomalował, bo wiem, że gdy miał jeszcze jeden dzień, to bym dokończył tak, żebym był zadowolony. I wiem, że teraz kilka rzeczy się nauczyłem które mi jeszcze trochę bardziej by pozwoliły zoptymalizować to wszystkie malowanie, więc nawet mniej czasu by mi zajęło to, co mi, dawniej, co mi wcześniej zajęło e, dużą ilość czasu. I generalnie głęboko polecam wszystkim takie doświadczenie. Może nie lewiatan, może nie box za tyle pieniędzy, ale jakiś kombat e, Patrol, jeśli mamy większy budżet, jakiś zwykły box czegoś, co typowo nie malujemy. Czyli gramy sobie z Sami, no to może jakichś orków. Gramy sobie tyranida tyranidami, może jakiś e, oddział krasnali do Age of Sigmar. Tylko po to, żeby to było coś całkowicie, jak najdalej innego. I właśnie postarać się zrobić to jak najoptymalniej, jak najszybciej, jakiś sobie deadline, najlepiej sobie wyznaczyć dwa deadline'y. Jeden taki, że są ok z dwóch metrów, jeden taki, są, są bardzo ładni. Nawet jak nie planujemy sobie tych modeli zatrzymać, może sprzedać po prostu na mini targowisku. W sumie za cenę zakupu bo myślę, że za takie dobre pomalowanie większość osób jest gotowa, zapłacić, jest gotowa zapłacić taką, no mniej więcej właśnie cenę zakupu, a my mamy to doświadczenie, że sobie, no, uczymy się właśnie tej optymalizacji malowania, poznajemy więcej modeli, poznajemy, też wychodzimy oczywiście z rutyny, no bo Przyznam, że malując ten całego lewiatana, tylko jedyne o czym myślałem, to o, jak, sobie, jak ja chcę sobie pomalować w końcu coś mojego, jak chcę pomalować te krasnali do nekromundy, których tak potrzebuję. Więc mi osobiście to tak trochę pozwoliło się wyciągnąć z tego, może nie bloku, ale jakiegoś takiego nastawienia, wrażenia, że nie da się tego pomalować. Że co ty, pomalować 8 modeli w tydzień? Nie, 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 to nie, nie zdążę, nie zdążę, to. Zwyczaj, choć przyznam, że akurat teraz na Crossline miałem dwa tygodnie i chyba ich nie zdążę pomalować w dwa tygodnie, ale na moją wymówkę mam inne rzeczy do malowania, więc prawdopodobnie w trzy dni będę malował Combat e, Patrol Demonów, więc to jest moja wymówka. Więc mówię, ja bardzo polecam wziąć sobie właśnie jakiś taki side project, może coś nieskomplikowanego, może wziąć sobie zwykłych tacticali Space Marinesów, niekonieczny Blade Guard weteranów, niekoniecznie oddział termosów, który jest... Choć, Akurat termosy nie są jakoś tak naćkane tymi, tymi, tymi rzeczami, nie wiem, właśnie Blade gun weterani, Sengardzi trochę, trochę mi, mieli sporo takich wisiorków i tak dalej, więc to trochę wydłuża ten cały proces. Bardzo polecam sobie taki projekt zorganizować, albo ewentualnie jak... Niech mamy jakieś większe grono lokalnych graczy, można na przykład się wymienić kilkoma modelami. Weź ja, ci ja ci pomaluję, e, albo w sumie oddaj mi pięciu gwardzistów, weź sobie pięciu, nie wiem, moich termogantów. Pomalujmy, niech stoją, dopóki nie skończysz całej swojej kubki wsydu. Jak skończysz tam sobie, całą kubkę wsydu, sobie zmyj ich, pomaluj sobie w własnych kolorach, tylko po to, żeby właśnie ładni pomalowani, a nie szary plastik. No po prostu spróbuj sobie coś innego, przetestować się, wyjść z tej rutyny, ale też właśnie, tak jak mówię, znaleźć taką metodę, która Optymalizuje to wszystko. Oczywiście nie iść tak na hama na szybko, zresztą to nie, nie o to chodzi. Oni mają być ładni i schludni, ale jednak optymalni. No i też najlepiej w jakichś kolorach, które nie są typowe dla nas. Taki króciutki materiał z mojej, zamykający moją przygodę z tym. Choć jeszcze dla mnie nie zamykający przygody z tym cholernym pudełkiem. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze ich dokończyć, ale to jest projekt na. wtedy już tak na, na później, definitywnie na później. Jednak, jednak mam tych składów do kończenia do malowania. Także reasumując, e, kontrast B, dry lepszy, slopczop, prawdopodobnie najlepszy. E, biały podkład nie polecam, chyba że trzeba e, eksperymentować, robić projekty i demalować składów.